Cześć, siemano, witam Was w kolejnym odcinku, witam Was w Wędkarskie Świry. Mamy dzisiaj 16 kwietnia, jest niedziela, godzina 7 rano. Ja się właśnie doczołgałem na jedno z łowisk, które dzisiaj sobie obrałem za mój cel i będziemy się starali dzisiaj coś tutaj fajnie połowić. Zobaczymy, czy się uda, czy rybki znowu dopiszą. Ostatnio prześladują mnie, kurde, małe karpiki, naprawdę sporo tego łowię, ale nic konkretnego, sama taka drobna rybka z tych karpi, nic konkretnie nie przywaliło jeszcze w te moje kijaszki, no ale jestem nadziei. Fajna pogoda, słoneczko, rybki, czego chcieć więcej, 5-6 godzinek nad wodą w zupełności wystarczy. Jedziemy z kolejnym filmem, jedziemy z kolejnymi rybkami, jak co tydzień, odpalamy. Już Wam pokazuję, na co tu będziemy dzisiaj. Co będziemy tutaj dzisiaj pakowali do koszyczków. Tutaj mam zrobionego miksa na klasyka. Zaczynam dzisiaj od klasyka i metody. No i tutaj mam zrobiony już pelecik wymieszany z Osmo Goldem, Feeder Bite'em. I do tego poleciał pelecik Dark Osmo. A i jeszcze kapeczka Sonu poleciała. W końcu doczekaliśmy pierwszego brania po prawie 3 godzinach. Pierwszą rybkę udało się wypracować, ale nie jest to coś dużego. Teraz zobaczymy tego wielkoluda. No, metoda znowu, metoda, no. Klasyk i spławik, na razie nic. I smak, konopia ochotka dopiero zadziałała. Kurde, mamy lino. Ładny linek. Waleczny skubaniec. Ładny linek. Ostatnio jak chciałem się do linów dobrać, to nie brało i zobaczcie tutaj na metodę, na konopię ochotkę szczelił. A, ładny, waleczny. Słuchajcie, ale silny skubaniec. On jeszcze ma energię. Zaraz mierzymy tylko ile ma centymetrów i do wody. Takie 38 naciągane. Dobra, wracamy jej wolność. Mamy kolejne branko. Z tego samego miejsca wszystko zaklipowane i mamy już efekty. Zobaczymy, co to za rybka. Dobra, tym razem malutki kaperek,
38 to samo co 38 to samo co ten linek wcześniej. Wypuszczamy rybkę do wody i łowimy dalej. Kolejne wranko mamy, ledwo co zarzuciłem wędkę i w sumie nawet chyba 2 minuty nie leżała i już jest kolejna ryba. Jak mi tam ryby weszły, to już sobie stamtąd nie pójdą raczej. Tak, kolejny mały kaper. Atraksik wiadomo, ze względu na to, że to jest kijek taki do 20-30 metrów, to ląduje tutaj bliżej. Tam ta wędka leci na połowę, może nie na połowę zbiornika, ale na 60 albo 70 metr gdzieś. Cały czas w jedno i to samo miejsce pukam i efekty są. I przyszła pora na atraksa. Jest rybka na atraksie. To jest piękne łowić na taką wędkę. Poszedł, spiął się. O, spiął się. Znowu zaczyna skubać tak samo jak skubało za pierwszym razem, jak tego lina złowiłem. Pykało, pykało, pykało i może tutaj drugiego profesora będziemy mieli. O właśnie. Ja tu gadu, gadu, a tu ryby na haku. Myślałem, że to będzie lin, bo się bawiło przez chwilę. Pukało, 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 aż wypukało. Lecimy do wody. Tu mamy branko, w końcu na atraksa coś pykło. O. Zobaczymy co to będzie, pewnie karpik jakiś mniejszy. Pogoda świetna. Och. Będzie karpił czy nie? Chyba ja. A, karp kolejny. O.
Oj, tu ma ślaku. Jest. Jest i atraks. W końcu. Bo bez rybki jeszcze dzisiaj był. Ale się wiatr zapiął. Ale spoko. Poradziłem sobie bez operacji. Tak. Do wody lecimy. Jedziemy z kolejną rybką. Mam nadzieję tylko, że w końcu jakaś większa się trafi. A ta by się tak zapowiadała, bo ładnie wygięty. Ładnie delfin wygięty. Zobaczymy, może w końcu jakiś większy gagatek się trafi, a nie takie same małe udóbki. Tak się zapowiada na większego, no ale zobaczymy za chwilę. No bo pełno łuski będzie. A. I poszedł. No trudno, ale nie było nic wielkiego, więc mała strata. Tak jak wam mówiłem, ja tutaj przez prawie, którą mamy teraz godzinę. Patrzymy. Jest godzina 10:02, byłem tu w pół do 3,5 godziny, jestem tutaj bez jakiegokolwiek brania, dopiero teraz się zaczęła. A tutaj macie kulki, waftersiki, na które próbowałem i dopiero za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmym, za ósmym razem wstrzeliłem się w smak, który im spasował i zaczęły już regularnie sobie pobierać przynętę i jest bomba. Jedziemy z kolejną rybką. To już praktycznie będą ostatnie ryby, bo będzie trzeba się zbierać powolutku już do domu. Ten w moją stronę idzie, to nawet nie wiem. No pewnie ten jeden rocznik będzie brał, bo kolejny, który kurde się wypił, słuchajcie, w podbieraku, nie? Nie wiem, jakieś dwie spinki mi się dzisiaj trafiły. Ten też akurat widziałem, jak mu to wypadło już z pyska. Już delikatnie biorą. Na końcówki się same zaczynają, a zawsze się musi tym grzbietem zahaczyć, nie? I tak jak to zdało egzamin, klips zapięty. I rzut po rybkę. Słuchajcie, to już się zaczyna robić nudne powoli. Trzeba chyba zawijać do domu. Nie wiem, ile już tych ryb złowiłem. 12, 13 tych karpi. Chyba pora jechać.
mam go z Kubańca. Udało się go wyciągnąć bez podbieraka. Leci do wody. Musiałem się cały rozpakować, bo pogoda dzisiaj naprawdę odpaliła dosyć konkretnie. A tu już jedziemy naprawdę z ostatnią rybeczką, bo Atraxa mam zwiniętego. Nałowiłem się dzisiaj, jestem mega zadowolony. No troszkę mnie, bo brały znowu mi te karpie za rybniówki. Ostatnio mnie prześladują naprawdę, ale jest. Przynajmniej o kiju nie schodzę, bo 3 godziny byłem bez jakiegokolwiek brania. Dopiero po 3,5 godziny czy 3 godzinach wyczaiłem, jaka przynęta im tutaj podchodzi i zaczęły brać systematycznie. Ale trzeba przyznać, że waleczne są te karpie tutaj. Górą idzie. Jeden z większych dzisiaj będzie. Jeden z większych dzisiaj, no. Taki. Mua. I leć, byczku. O. Masakra, ale się dzisiaj nałapałem. Po 3 godzinach przestoju, branie za braniem. Troszkę mniej na Atraxa, więcej na tą wędkę, która była tam na 60 czy tam 70 metrze. Teraz szybkie pakowanko i lecimy do domku coś pomieszkać. Dobra, słuchajcie, ja już jestem pod samochodem spakowany. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Liczę na wasze komentarze, liczę na wasze łapy w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, kto jest nowy, żeby być na bieżąco z filmami. My się pewnie zobaczymy za tydzień o godzinie 20 na kanale Lubię to wędkarstwo. A podsumowując dzisiejszy wypad, mega bomba. Troszeczkę na początku byłem załamany, bo miejsce, na którym chciałem sobie usiąść, było już zajęte. No i brałem po prostu to, co zostało, ale udało się rybki znęcić. Cały czas rzucałem jedno i to samo miejsce, wszystko zaklipowane, dało to fajny rezultat, zdało to egzamin, więc jestem jeszcze bardziej zadowolony, bo klipów zazwyczaj nie używałem, ale chyba będzie czas zmienić troszeczkę swoją taktykę i swoje metody łowienia, żeby było coraz lepiej. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, siemano, widzimy się za tydzień, siema.